Ludzie przecierali oczy na widok Marcina Hakiela i jego partnerki. Co oni wyprawiają? Wszystko. Na stacji metra. Marcin Hakiel ostatnio nie schodzi z pierwszych stron gazet. Kiedy tylko wydawało się, że nie wybuchnie żadna nowa afera, on pokazał się na wystawnej randce. Teraz do sieci trafiło nagranie z metra. Tancerz przechodzi tam samego siebie. Marcin Hakiel, związki i afery. Marcin Hakiel od czasu rozstania z Kasią Cichopek zdążył związać się i rozstać z tajemniczą Dominiką z Krotoszyna. Okazało się jednak, że jego córka Helenka bardzo zaprzyjaźniła się z córką byłej partnerki i dziewczynki wciąż będą się spotykać dzięki uprzejmości Kasi. Nasze córki nadal się przyjaźnią i dzięki uprzejmości mamy Helenki planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi. Dziękuję, mówiła niedawno Dominika. Marcin Hakiel na randce z kolejną, nową Dominiką. Hakiel najwyraźniej znowu zaczął randkować. Przez jakiś czas pojawiały się doniesienia, że spotyka się z Magdą Stępień, ale wtedy oboje podkreślali, że są przyjaciółmi. Teraz sam opublikował zdjęcia z nową kobietą. Marcin wybrał się na wystawę w Galerii Sztuki, a fotografie, jakie zamieścił na Instagramie, pokazywały go w towarzystwie elegancko ubranej pani. Jak zwykle jednak nie było widać jej twarzy. Portal Pomponik wyśledził jednak, że identyczny strój i kwiaty miała przy sobie niejaka Dominika, tym razem być może związana z show biznesem. Na swoim profilu ma bowiem m.in. zdjęcie z psem influencera Marcina Dubiela. Tymczasem w sieci pojawiło się jeszcze jedno nagranie, tym razem z warszawskiej stacji metra Racławicka. Co tam się działo? Marcin Hakiel z partnerką w metrze. Hakiel regularnie publikuje zdjęcia i nagrania nie tylko te, dotyczące życia prywatnego, ale i pracy. Tancerz wymyślił bardzo oryginalny sposób promocji swojej Akademii Tańca. Dziś wraz z jedną ze swoich partnerek tanecznych, Hanną, pojawił się na stacji metra Racławicka. Nie zważając na jeżdżące pociągi oraz wysiadających z nich ludzi, Marcin i tancerka dali pokaz bardzo radosnych, tanecznych pląsów. W relacji Hakiela pojawił się ponadto krótki filmik Behind the Scenes, pokazujący przygotowania do nagrania filmu.